Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i dzisiaj jesteśmy ponownie na wariatkowie. No słuchajcie, w poprzednim odcinku udało nam się odkryć świątynię Slendermana i w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, pójdziemy do tej świątyni wraz z Dave'em. Muszę mu to pokazać, bo to co nam się dzieje, myślę, że pomoże nam na pewno pokonać Shreka i odzyskać bzyka, o ile jeszcze nie wrzucił go Shrek do zupy. No ale to zobaczymy. W każdym razie, zanim rozpoczniemy odcinek, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, ponieważ odcinki są codziennie i zachęcam do obczajenia linków, które są w opisie, bo warto. No a ja jestem oczywiście w Minecrafciku. Tu Marysia sprzątaczka pewnie sprząta. Halo, sprząta pani. Dzień dobry, z czym są pomóc w czymś? No, możesz posprzątać mi w pokoju. Dobra, nieważne. Wychodzimy przed, bo tu się umówiłem z Dave'em. Halo, halo, Daveson? O, jest, jest, jest. Halo? Dzień dobry, słuchaj, stary. No? Nie uwierzysz, co odkryłem. Nie uwierzysz, co odkryłem. Patrz to, patrz to. Znalazłem mapę. Tą mapę wkradłem się do tego, do drzewa od. Jak on ma? Do drzewa Shreka i znalazłem taką mapę. Widzisz, co tam jest napisane? Slenderman. No, to jest sposób Slenderman. Na to, jak pokonać Shreka. Tak. Jest taka świątynia w tamtą stronę gdzieś. W tamtą stronę jest świątynia i ogólnie ta mapa prowadzi do tej świątyni. I teraz tak, znalazłem jakby całą historię muszę ci opowiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Spotkałem wróżkę, ona w tamtym domu mieszka, tam z tym różowym dachem. I ta wróżka przyniosła mnie do czasów, kiedy Shrek był mały i pokazała mi, czego ten Shrek się boi. I okazało się, że on się boi Slendermana, więc poszedłem do niego do tego drzewa, znalazłem tą mapę, poszedłem tam, gdzie ta mapa, dokąd ta mapa prowadzi, znalazłem świątynię Slendermana i on tam faktycznie jakby, no, czy jest świątynia, no i w sumie nie wlazłem, znaczy wlazłem do środka, ale obsrałem zbroję i wyszedłem. Okej, rozumiem, ale to powiedz mi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Byłeś tam w tym Slendermanie, czy tylko byłeś tak na chwilę? Wszedłem do środka, zobaczyłem, co tam jest i obsrałem zbroję i wyszedłem. Okej. I jaki jest plan na dzisiaj? Że ja mam tam no plan jest taki, że tak, pójdźmy to ogarnąć, bo trzeba, wiesz, albo... Tak! Bo trzeba... tak się cieszysz, ja nie specjalnie, ale dobra. No nie, musimy... no chodzi o to, że no jest super pomysł, człowieku, że ja może jeszcze tam pójdę za ciebie i spiję pionę i przeprowadzę ten ja idę z tobą, ja idę z tobą. Nie ma opcji, nie wrobisz mnie w te frajerskie akcje, nie no będę narażać własnego życia na robienie czegoś. Dobra, czekaj. Okej, czyli ważniejsze dla ciebie jest święty spokój niż to, żeby bzyka uratować, tak? On jest schowany tam, nawet nie wiemy gdzie... Ale ja nie powiedziałem tego, ja przeprowadzam obecnie skomplikowane badania nad tym, jak go wyciągnąć z pułapki. Dobra, jak ci idą te badania? No właśnie, bardzo dobrze. Dzisiaj rano wstałem, kontynuuję badania. Myślę, że skończę te badania w przeciągu najbliższych 3 lat. Dobra, aha. Więc jest dobrze. Jest dobrze. Myślę, za 3 lata to bzyku będzie już w formie nie wiem jakiej, ale przejdzie przez, już ci mówię przez co. Przez gar, stanie się gulaszem, później z jego Shrek zamieni się w kupę Shreka. I nie wiem, gdzie wyląduje nawet, bo nie wiem, dokąd ten Shrek się załatwia. No, u nas więc... w domku w Wariatkowie. Za 3 lata. No, a gdzie? Co u nas w domku w Wariatkowie? I będzie odzyskany. A, że tu... Tylko w innej formie. No nie, no... No dobra. No. No, nie, no to... trzeba go odzyskać. No nie możemy czekać 3 lata, aż on z niego zrobi kurde gulasz. No chopie, przecież dobra, za 3 lata to dobra, nie wiadomo, czy bzyko sam się nie stanie takim Shrekiem, rozumiesz? Zmieni kolor na zielony i co wtedy? Dobra, no możemy tam iść, ale stary, no ja nie jestem za tym, ja no ci moim zdaniem to jest narażanie. Pokażę ci coś, chodź, bo ja tutaj odkryłem jedną rzecz, którą warto ci chyba pokazać. Polega ona na tym, że tutaj możesz, prawda, sobie pójść do kowala, bo widzisz, ja mam całą zbroję żelazną, a ty niespecjalnie. I okazało się, że kowal zaczął pracę i możesz u niego sobie zabrać różne rzeczy. Tu możesz sobie odłożyć do naprawy rzeczy. Odkładasz, no ale akurat takich nie mam. No tak, ale schodzisz sobie na dół, tutaj papaj. Siema. Pięknie. Siema, gdzie jest? A może jest na górze, może odpoczywa, czekaj, gdzie jest papaj? Halo, trzeba papaj. Trzeba z nim koniecznie porozmawiać. Tu jest na górze. Widać w mojej kuźni. To dla ciebie? No, kill off. Ale nie, to nie do niego idziesz, patrz, na górze idziesz, co odebrać. Ej, patrz, on tutaj może coś poddymić, zobacz, on jest dobry chłopak, on coś chce przydymić lekko ten papaj. Co on chce przydymić? No nie wiem, może jakieś lekkie dymy. Czekaj, ja ma tutaj potencjał? No nie, no chodź na dół, przecież na dole jest magazyn, chodź tu. Dobra, tutaj na dole i tu masz tak, masz miecze, masz kilofy, masz siekierę, masz łopaty, masz zbroję, masz tarczę, masz... Tu jest diamentowa, ale jeszcze nie zrobił nic. Dobra, więc co, bierzesz coś, bierzesz jakieś rzeczy tu, które są ci potrzebne, czy nie, nic? Czekaj, muszę się najpierw skonsultować z papajem. Dobra, no to co, witaj w mojej kuźni. No i co, jakie konsultacje? Witaj w mojej kuźni, może coś poddymię. No pod... dawaj, poddymiaj. Witaj w mojej kuźni, może coś poddymić, co dla ciebie? No ja, dla mnie
nie wiem co, ale dla kolegi. Ja sobie już wziąłem, więc już jest pies lekko poddymiony. On chce jakoś poddymiać ciągle, nie wiem o co mu chodzi. Witaj w moim... Ja sobie lekkie dymy. Lekkie dymy chcę zapodać. Dobra, no więc, więc dobrze, że papa chce poddymiać, a ty co, masz już wszystko ze sobą? Weź sobie zbroję. Jeszcze sobie wezmę, no ale całą. No nie, ja tak pół. Słabo kraść mu, no dobra. Ale to, dobra. To nie jest kraść, to jest jego robota, to jest, no nie wiem, kurczę, on w ten sposób poddymia, rozumiesz, no tu chodzi, patrz jaki on jest zadowolony, że on tutaj sobie stoi i pracuje, nawet sobie mruga czasem. Mrugnij. No w sumie prawda. Halo, papaj, mrugnij. No, nie chcę mu się chyba teraz mrugać. Tak mi się papaj, wydaje. mrugnij. O, mrugnął, no dobra, nie patrzyłeś, dobra, nieważne. Dobra. Dobra, chodź, lecimy w takim razie w tą stronę. Czekaj, gdzie ja mam mapę? A ty masz moją mapę chyba, co? Ja mam mapę, chcesz? Dobra, no masz. Dawaj, bo muszę widzieć, gdzie to idziemy. Dobra, i teraz tak, idziemy w tamtą stronę, bo to tam trzeba, że tak to mówimy, poddymiać. No i teraz tam, jaki plan mamy na tą walkę? Znaczy na tą walkę, w sensie ja nie wiem za bardzo, co mamy zrobić, bo może ci wytłumaczyć, co tam jest, zanim zobaczysz to na własne oczy. Jest ogólnie posąg Slendermana. I jakaś, nie wiem, jakaś kurczę, jakiś wazon tam jest też, nie wiem z czym w ogóle, nie, ale czekaj, zeskoczę. Okej. No i teraz, nie wiem, mi się wydaje, że może być tak. Prawie wpadłem do tego. Może być tak, że jakby w tym wazonie jest jakby zamknięta jego dusza i... Więc lepiej się nie zbliżajmy do tego wazonu może najpierw, musimy to dobrze przemyśleć, wiesz, bo ja boję się, że ściągniemy Slendermana i jeszcze się zaprzyjaźnią ze Shrekiem i będziemy, że tak powiem, w kłopotach dużych, nie? Tak, mordo, damy radę. Tak, jakoś czyli mówisz, że damy radę, dobra, to jest trochę drogi, wiesz, więc nie wiem, czy że tak to ujmę, utrzymają cię nogi, na których biegasz. No ludzie, człowieku. Dobra, no dobra, dobra, widzowie, biegniemy sobie w stronę właśnie tej świątyni Slendermana, a ja wam muszę bardzo ważną rzecz powiedzieć, ponieważ obiecałem wam streamy tutaj na kanale, ale prawda jest taka, że jakbym tutaj chciał streamować, to musiałbym streamować tylko Minecrafta, chcę sobie postreamować inne rzeczy i też YouTube, no nieważne, w każdym razie link jest w opisie, tam sobie wraz z Dave'em streamujemy, więc zachęcam i możecie sobie tam pooglądać, jak sobie na przykład gramy w FIFA, rywalizujemy między sobą, czy będziemy grali w inne gierki, więc zachęcam, założenie konta na Twitchu, chwila, moment, a możecie ze mną spędzić piękne godziny swojego życia, więc zachęcam, dobra, jesteśmy już blisko, wiesz, bo tu już jest, jakby to jest teren powoli, idziesz ze mną, dobra, jest dobrze, chodź, idziemy tu i to już jest tutaj za górką, wiesz, to już jest blisko, stary, ja się boję, jak ja się zbliżam do tego w ogóle, a gdzie tam dopiero wchodzi do środka, no ale dobra, damy radę jakoś. Okay. Masz jakiś, nie wiem, czekaj, bo ty mówisz jakieś badania swoich, zbadałeś coś ciekawego? Co, jak tam badania? Badam dalej. Czyli nie ma żadnych wniosków z badań, okej. Okay. Jak nie mam wniosków? Mam wnioski z badań. Jakie wnioski są? Mam, że straciłem trochę czasu, ale to jest powód, do którego badam dalej. Okej, okay. To jest ta świątynia. Tak. To wygląda jak kokon jakiegoś pająka, szczerze. Dobra. Ała! Ja się nie boję. Prawie zginąłem. Woda mi się nie rozlała. Słaby, dlatego ja dobra, nie mam. Dobra, chodź tu, musisz wyjść na górę. Tu. Tylko okay. Teraz uważaj, bo tu od góry jest wejście. Ja ogólnie tu zrobiłem taki myk, że rozlewam tu wodę. Przez co mamy zejście, tam, więc jesteś gotów? O Jezus! No. Ale przecież jest ta woda na dole. No jest, ale jakoś chyba trzeba wypłynąć, nie? To jest jedyny sposób. Dobra, dawaj, schodzimy na dół. Wow, jaki odważny jesteś. Dobra, no to nieźle. No dobra, widzisz co tu jest? O Jezus święty! No. I tu jest ta urna, wiesz? Lepiej się do niej nie zbliżaj za bardzo. Stój z daleka, okay, żebyś przypadkiem nie strącił, okay, bo będzie problem. Okay. Dajwik, nie zbliżaj się do tego, stań sobie dalej, albo najlepiej obejdź dookoła i chodź tu do mnie, dobra, nie zbliżaj się dobra, do tego. Dobra. I teraz jaki plan? Co robimy? No nie wiem w ogóle, po co my tu przyszliśmy, stary, okej. Okay, no chciałem ci to pokazać, krótko mówiąc, nie? No znasz historię. Trzeba tutaj przyciągnąć Shreka. Tutaj? Po miejsce, no tak. Jak ty chcesz tu przyciągnąć Shreka i co myślisz, że co się stanie, jak my go tu przyciągniemy? Nie wiem, będzie bójka, nie? Albo za. Ale ja, czy on się ma bić z posągiem? No to mówię, że się przestraszy i zemdleje. I wtedy go zakuwamy w kajdany i zamykamy go w piwnicy. Siema. Wygraliśmy walkę. Okej. Okay. To prosta piłka, nad badaniami. Tak? Nad tym się jest... czyli jak skuć w kajdanki Shreka? Tak, taki jest okay. ostatni czas moich badań. Dobra, okej, okay. Czyli krótko mówiąc się obijesz, okej. Okay. Ha!
Powiedział, co wiedział. Co powiedział? Ogarnąłem mapę do tego miejsca, znalazłem świątynię Slendermana, znalazłem jakąś urnę, w której prawdopodobnie jest jego dusza i ty mówisz, że ja nic nie zrobiłem, chłopie, pokaż swoje badania, gdzie masz jakieś papiery? Zwykła urna, która nic nie wnosi, tak? Zaraz ją mogę strącić. Dawaj, no to strącaj, jak taki jesteś cwaniak. Jest wielkości, nie wiem, no przypomina mi jakiś owoc, jakiś melon albo... Dobra, dawaj, jak taki jesteś cwaniak, to otwieraj tą urnę. Otwieraj, no dobra, dawaj. Dobra, jesteś taki, nie ma problemu. Tak? I co? I myślisz, że tam co w środku będzie? Co? Jakiś kisiel, coś, wiem. Nie? Kiwi? Kiwi. No i coś ty zrobił, ja pierdolę. Cicho, bądź, nic nie zrobiłem, przecież tylko podszedłem. No, otworzyłeś to. I co żeś znalazł? Nie, dobra, stary, uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Zniknęła ta... Gdzie jest ta urna? Zabrałeś ją? No nie ma, nie było. Ładnie, jeszcze jakiś piorun walną. Chłopie, uwolniliśmy Slendermana, to się zaczyna teraz. Nie uwolni, Boże, ale dlaczego? A jak na polu wali piorun w pole, to też mówisz, że tak? Uwolnili, nie wiem. Dobra, to teraz zadam ci bardzo ważne pytanie. Czy normalnie na polu uderza ci pod ziemią piorun w urnę? Tak. Okej, okay, dobra, no to tak, masz rację, normalne zjawisko. Nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło, masz rację. Co się tak patrzysz głową w ścianę, jak wychodzisz? No bo tak, a co? A gdzie mam się patrzeć? Nie wiem, na przykład na mnie. Nie, aż tak cię nie lubię. No okej, dobra, co? No i co teraz, no, stary? No nie wiem, stary. Uwolniłeś, znaczy inaczej, no ja się spodziewałem, że tak się stanie, nie? Że coś się tu wydarzy. Poza tym nie panikuję, no bo w sumie trochę to był plan też jednak tego Slendermana uruchomić, tylko szczerze mówiąc, nie mamy kontroli nad nim. No i fajnie, teraz mamy zamiast jednego wroga, mamy dwóch, no fajnie, Szybson, znaczy, dzięki. No dobra, ale Shrek teraz się boi Slendermana, no dobra. Słuchaj, nie ma problemu, którego nie rozwiążemy, czaisz, kurde. To... Ale no to nie działa w ten sposób, tak? Człowieku. Teraz jest podwójny natłok informacji i jest podwójnie ciężko teraz w ogóle cokolwiek zrobić, no. I ja nie będę nic mówić, ale to wszystko twoja wina. A, no to nie ja się zbliżyłem do urny, to po pierwsze. Nie, to ty ją znalazłeś. No dobra, ale to ty się do niej zbliżyłeś, przyszedłeś tu razem ze mną, łopie, to co... Ale prowokowałeś mnie. Ale jak cię prowokowałem? Przecież ja ci mówię, żebym się do tego nie zbliżał, to ty mówisz, mogę to nawet otworzyć nawet teraz. Ale była prowokacja, bo powiedziałeś, no to dawaj. I ja wtedy stwierdziłem, o nie, no, nie będzie mi tu pasz. No i okay. Sprowokowałem i to otworzyłem, wszystko twoja wina. Zresztą ja bym tutaj nigdy nie przyszedł, gdyby nie ty. No dobra, ale gdyby nie ja, to byśmy nie wykonali żadnego ruchu w celu uwolnienia bzyka. Nieprawda, bo już kończyłem. Tak, twoje badania, no, ty kurczę, wiesz co ty... Uwalniania bąka z dupy chyba, a nie. Zgubiłem cię. Ja ciebie też. Ja jestem w wiosce jakiejś. No, to już dawno przebiegłem tą wioskę. A tu jesteś, dzień dobry, witam cię. Dobra, no to co? No nic, uwolniliśmy Slendermana, nie jest kolorowo, widzowie. Widzimy się na kolejnym odcinku, na którym... No mam nadzieję, że rozwiąże się nasz problem i Slenderman jakoś pomoże nam uwolnić bzyka, aczkolwiek... No nie wiem, czy to tak łatwo pójdzie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym odcinku. Pozdro, cześć. Opa.